Szanowni Państwo, warto opowiedzieć o 30 latach przemysłu w Kamiennej przed I wojną światową. Dlaczego 30 latach? No, w latach 1882-1885 trwała budowa drogi żelaznej iwangrodzko-dąbrowskiej, która miała ożywić te tereny, miała im tchnąć w nie zupełnie nowe życie gospodarcze. I już przy tej budowie na dostawach bardzo wielu, zarówno miejscowych jak i przyjezdnych, postanowiło się wzbogacić. Inwestycja była wielka, więc okazja była też bardzo dobra. Na terenie kamiennej i okolic powstały wówczas, powstało już wówczas kilka zakładów, które współpracowało z y, toczącą się budową. Między innymi y, na łyżwach cegielnia Mariana Nojmana. Produkowała ona cegłę zwykłą, ogniotrwałą, później również dziurkowaną, która była doskonała na sklepienia na wyższe kondygnacje, ponieważ była lżejsza. I jej wyroby nie tylko brała, brali budowniczy drogi żelaznej, ale również były rozsyłane w dalsze okolice. W kamiennej powstał tartak inżyniera Waleriana Sosnowskiego, który przede wszystkim robił podkłady kolejowe dla budującej się kolei. W Bzinie z kolei. Mocno zaczęły działać kopalnie rudy, które zawierały kontrakty na dowóz tejże rudy do, piec, do wielkich pieców pod Dąbrową, obecną Dąbrową Górniczą. W Kamiennej powstała również, działała również intensywniej wtedy gisernia, a przy stacji powstał Tartak-Filkenstein. Samo otwarcie drogi żelaznej no, oczywiście tchnęło w, to, w, te, w te tereny nowe życie. Przedłużyło ono nieco działanie wielkich pieców w Bzinie i Rejowie. Były to jednak piece już wtedy mocno przestarzałe, a brak twardego drewna w okolicach powodował, że coraz częściej musiały one korzystać z domieszek koksu, stawały się nieopłacalne i w 1903 roku obydwa te zakłady z ogromnie dawną metryką musiały zostać zamknięte. Ale powstawały zakłady nowe. 1 sierpnia 1886 roku, nieczynną odlewnię w kamiennej, która dawniej należała do spółki Łukaszewicz-Palisa, kupił inżynier Jan Witwicki. Inżynier kształcony za granicą, z dużymi osiągnięciami, bardzo energiczny. I już w październiku tego roku, kiedy, kiedy on tą odlewnię kupił, puścił ją w ruch produkował wówczas naczynia kuchenne, odlewy kanalizacyjne. Potem bardzo szybko dobudował emaliernię, zaczęła ona działać w 1887 roku. Rozbudował ją, zmodernizował w 1889 roku i produkował oprócz tych dotychczasowych wyrobów elementy centralnego ogrzewania, sieci wodno-kanalizacyjnych, wyroby sanitarne. Które rozsyłał po całej Polsce i cesarstwie, więc to był zakład, który miał przedstawicielstwa w najróżniejszych miastach Imperium Rosyjskiego i tam pełne składy pociągów tych jego wyrobów były niemal codziennie odprawiane. W 1914 zakład ten zatrudniał aż 800 robotników, czyli to no, rzesza ludzi bardzo duża. Przypomnę, że wtedy kiedy kolej powstawała, Kamienna liczyła połowę tej, tej ludności, 400, no nieco ponad 400 osób, więc sama załoga odlewni Jemalierni Witwickiego to była podwójna, podwójna ludność Kamiennej sprzed założenia kolei. W 1889 roku Antoni Lubczyński i Stanisław Zalewski wybudowali odlewnie naczyń kuchennych i emaliowanych Nowy Bzin, już po drugiej stronie torów, na obecnym osiedlu Przydworcowe. Zatrudniała ona 70 robotników. Przed I wojną światową właściciele już byli inni. To było Rosyjskie Towarzystwo Handlu Metalami i Znoskow, zukkał i Spółka ale już zatrudniało 330 robotników. No więc ten zakład od założenia w 1889 roku bardzo mocno się rozwinął. Na przełomie lat 80. i 90. powstała też Fabryka Farb Mineralnych Niejakiego Kozła. Później nabył ją Stanisław Zalewski wraz ze wspólnikami. Fabryka ta na wystawie w Radomiu w 1899 otrzymała medal. Podobnie zresztą jak odlewnia Witwickiego. Nie był to zakład ogromny, ale jak na nasze y, warunki dosyć duży, zatrudniała ta fabryka farb 21 robotników. W 1897 powstała. Y, y, Powstał zakład, który był chyba z założenia najbardziej, miał największy rozmach na terenie naszego miasta. Było to Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żelaznych i Stalowych Skarżysko. Inicjatorem jego założenia był Jan Witwicki, który namówił wielu inwestorów, bogatych, znanych inwestorów, do dołożenia się do, do kapitału zakładowego tego zakładu. Stalownia była projektowana na 3000 robotników, jej kapitał zakładowy wynosił 400 tysięcy rubli, więc to był zakład naprawdę ogromny. Wśród wspólników znajdujemy takie osoby jak Bogdan Hrabia-Krasiński, Antoni Sobieszczański, Władysław Palisa, Konstanty Książę Lubomirski, Stanisław Hrabia-Krasicki, Witold Hrabia-Skurzewski, no i oczywiście inicjator Jan Witwicki. Wybudowano wielki piec, odlewnie surówki, odlewnie stali. Kapitał w międzyczasie wzrósł aż do 750 tysięcy rubli. Jednakże początek XX wieku przyniósł pewne załamanie całej branży metalowej w całym Królestwie Polskim. I w 1904 zaczęły się pierwsze kłopoty stalowni Skarżysko. No do 1909 roku, do początku tego roku, jeszcze stalownia działała, ale z coraz większym deficytem. Później przez krótki czas była nieczynna i w 1909 roku wydzierżawił ją Mendel Feldman, który był jej posiadaczem jeszcze w okresie międzywojennym. Inicjatywa bardzo zacna, z dużym rozmachem, ale niestety dosyć krótko trwała. W 1899 roku, z kolei, powstała związana z, ze stalownią i z odlewnią fabryka cementu szlakowego Towarzystwa Neptun, ponieważ szlaka wielkopiecowa, która powstawała jako odpad przy produkcji, mogła być wykorzystana do produkcji wysokogatunkowego cementu, a także cegieł, cegieł cementowych. Zakład ten również zdobywał liczne nagrody, jego wyroby były bardzo wysoko oceniane, jednakże upadek stalowni spowodował również upadek tego zakładu i mniej więcej też około 1909 roku zakład przestał funkcjonować. Około 1898 Michał i Wincenty Zalewscy założyli w kamiennej fabrykę pilników. Wyroby tej fabryki były również bardzo wysoko oceniane. W roku 1900 ich wspólnikiem stał się Józef Sosnowski, który od 1904 roku stał się wyłącznym właścicielem tego zakładu i pod jego firmą Fabryka Pilników Józef Sosnowski. Zakład ten działał bardzo długo, aż do nacjonalizacji po II wojnie światowej. Jego wyroby były na tyle doceniane, że na przykład korzystało z nich wojsko polskie, które w okresie międzywojennym bardzo duże zamówienia w tej fabryce składało. Zakład zaczynał z obsadą 20 robotników, później przed I wojną światową liczba robotników wzrosła do 50. Ostatnim zakładem, o którym wspomnę, był założony w 1895 roku zakład Fabryka Osełek i, Osełek i Toczaków Antoniego Tylmana. On też założył tartak w Kamiennej. Więc to były dwa zakłady pod jednym kierownictwem. Antoni Tylman zresztą był bardzo... Zarówno Józef Sosnowski, jak i Jan Witwicki, jak i Antoni Tylman to byli obywatele Kamiennej, którzy bardzo udzielali się w życiu tej osady. Działali zarówno w Komitecie Obywatelskim, jak i później w Radzie Gminy i w Radzie Miasta Skarżyska. Wiele dla tego miasta zrobili. Więc taki krótki rys 30 lat działania naszych zakładów od wielkiego rozkwitu pod koniec XIX wieku poprzez ten kryzys 1900, mniej 1904-5 roku po pewne, pewien wzrost przed I wojną światową, no, który niestety został przez I wojnę światową znów przerwany. Dziękuję serdecznie.